Dzień dobry Państwu. Przy okazji pogrzebu zamordowanego prezydenta Gdańska pojawiło się określenie kilka razy o Gdańsku jako mieście wolności i solidarności i w skrócie tak gdzieś tam przemykało wolne miasto Gdańsk, że nasze wolne miasto Gdańsk, tutaj jest wolność i tak dalej. Tak oczywiście twierdzili ci, którzy uważają, że w Gdańsku jest ta oaza postępowej Polski, liberalnej i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. Chciałbym mówić natomiast o tym, że trzeba bardzo uważać, będąc Polakiem, jeśli używa się określenia wolne miasto Gdańsk. Dlaczego? No proszę Państwa, dlatego, że tak Bogiem a prawdą Gdańsk nie należy do Polski. I nie ma żadnego traktatu międzynarodowego, gdzie tego rodzaju fakt byłby zapisany. Owszem, Gdańsk tam w 1945 roku dekretem został przyłączony, ale władz Polski został przyłączony do województwa gdańskiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast status wolnego miasta Gdańsk uzyskał na mocy traktatu wersalskiego. De facto ten status został uznany podczas konferencji poczdamskiej, gdzie mocarstwa zwycięskie przyznały Polsce na 40 lat prawo administrowania terenem wolnego miasta Gdańska. I to prawo wygasło w 1995 roku. Żaden inny traktat międzynarodowy nie reguluje statusu wolnego miasta Gdańska i niestety przez ominięcie, zaniedbanie albo celową zdradę. Sprawa ta nie została wyjaśniona podczas podpisywania oddzielnych traktatów między Republiką Federalną Niemiec a władzami Polski w latach 90., które tam uznawały granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Gdańsk jak gdyby został z tego wszystkiego wyłączony. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że bodajże w Koblencji czy w innym mieście RFN działa Senat Wolnego Miasta Gdańska i działają ludzie, którzy no, uważają, że tereny te powinny być administrowane w taki sam sposób, jak miało to miejsce przed II wojną światową. Nie wiem, czy do takich wniosków nie dochodzi część radnych Gdańska, Polaków, nie Polaków, którzy no, do tamtych czasów się chętnie odwołują. Chyba jest nawet w Gdańsku rondo Wolnego Miasta Gdańska. Także proszę Państwa, bądźmy bardzo uważni, dlatego że nasze ościenne mocarstwo jest bardzo zainteresowane tego rodzaju wrzutkami prawnymi, tego rodzaju kwestionowaniem suwerenności państwa polskiego nad obszarami dawniej administrowanymi, zajmowanymi, należącymi przez Niemcy, Prusy, Trzecią Rzeszę, generalnie, jak to się ładnie mówi, żywioł niemiecki. I podnośmy te sprawy cały czas, bo sprawa Gdańska, miasta Gdańska, powinna zostać uregulowana na mocy traktatowej między Republiką Federalną Niemiec a Polską właśnie tak no, w sposób oczywisty i dopowiedziany, żebyśmy nie musieli się zastanawiać za 10-15 lat, czy jest to miasto polskie. Bo na razie, według prawa międzynarodowego, to miasto nie jest miastem polskim. Z czego, myślę, w Polsce 99% obywateli nie zdaje sobie sprawy. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Mówił Andrzej Kumar.